nauki w tej szkole. To też czas do refleksji i zadumy. W imieniu klas przed maturami dziękuję Wam za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Miło nam było spotkać starszych kolegów i koleżanki na korytarzach podczas przerwy. Muszę wyznać, że na pewno będzie nam Was brakowało. Wszystko jednak ma swój początek i koniec. Czas Waszych zmagań zakończył się sukcesem, a przed Wami jeszcze egzaminy maturalne. Matura stawia przed Wami wiele wyzwań, doświadczeń. Wierzę, że poradzicie sobie bardzo dobrze. Sądzę, że Wasza praca, codzienny trud, okres przygotowań do egzaminu maturalnego zaowocuje sukcesem i dostanie się na uprawiony kierunek studiów. Wkrótko opuścicie szkolne mury. Nie odstawia to rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy pozostają. Troskliwych nauczycielach i wychowawcach. Kolega i koleżanka. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane, stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mam nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej pamięci na całe życie. Życzę Wam, szanowni drodzy. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi zawsze dla Was będą otwarte. Kochani, żegnamy Was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają Was troski, smutki i wątpienia. A towarzyszy radość, zrozumienie i jakże potrzebna przyjaźń. Trzymamy Was kciuki i tak jak i Wy, pragniemy, byście zostali studentami. Matura dla Was za kilka lat już będzie tylko historią wspomnieniami, które będą jeszcze bardziej żywe i ważne. A jeśli nie wszystko pójdzie w tym roku po Waszej myśli, to pamiętajcie, że już za rok matura. Yeah.
do żywienia kapiece polecała Polska, rozważ propozycję założenia patronów na polskiej wsi, opisz właściwości oczywne czynnikerów i wpływ na zaangażowanie Polaków w pracę na roli. Poruszaj terminatora z Bernardem Wallenbergiem. Wesela Wyspiańskiego, jako przykład literatury imprezowej, Złoty Róg, kultowy gadżet dla tomaty, czy Kwiatki Walentynki, zrealizowany na niej spokojnie, jako kilka tysięcy koreas. Czy może wszystkie dzieci nasze są, Majka i Żoska, swój powrót do sprawy na tej muzece? Co? Jest balon. W Olsztynie istnieje fabryka oponu z boku.
Grażyna biegła na lodem, na ciele powieka. Oprócz zabitych na polu walki leżało wielu obrażonych. Obok grobów smutnych stały grody te dwie życie. Skrzydłowski dzięki kolegom nie mógł powiedzieć. Część różne. Królowa Kina została świętą, bo wolę są ludzkimi. Ludzie innych grodów i innych grodów lekarzy. Największym błędem Bolesława Krzywuckiego było to, że nie podzielił swoich synu za pięć części. Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa. Jest nam bardzo miło widzieć na waszych twarzach uśmiechy. Cieszymy się, że kolejny etap życia macie już za sobą. Jeszcze tylko na egzaminie trzeba pokazać z jak najlepszej strony i udowodnić sobie i innym, że umiecie poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Wiemy, że towarzyszy Wam wiele emocji podczas przygotowań do egzaminów maturalnych. Ale sami się przekonacie, że gdy będzie już po wszystkim, staną się one tylko wspomnieniami. Tak, jak to właśnie tak. Zwłaszcza kiedy płyniesz w starym, to może ma więcej. Zwłaszcza kiedy płyniesz w starym, to może ma
Thank you.
najtrudniejsze. A więc Pan Jezus pomogę. Ale czuję, że następne zdanie będą trudne. Trzecie, szóste, dziesiąte. Nasz rozdział drugi. Chociaż słowa szczegółowska mówiła tak o poezji, to wiem, że nam również będzie trudno wyrazić słowami uczucia. Szanowne dyrekcje, drodzy wychowawcy i nauczyciele, koleżanki i koledzy. Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dziś zaczynamy trafiać w dorosłość. Już wkrótce kraliny naturalne dzielą nas od dorosłego życia. Lata spędzone w tej szkole były dla nas etapem ciężkich prac. Czasami porażek, czasami sukcesów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie było łatwo. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że świadectwo, które wieści zakończenie roku szkolnego, to nie tylko atrakcja papierów, na które usługują wypisane oceny i sukcesy. To wynik złożonego, pokałowego procesu, który poświęciliśmy na uczenie się, które zrozumiałem z Panem. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas odbiera własny. Szanowna dyrektor, kolejny na wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów, mimo z serca podziękowania za współpracę. Były nie lepsze i gorsze, jedynki przyjemnikami na pamięć. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za wiele wsparcia, podtrzymania na drugi, a przede wszystkim za mobilizację, która często nie zanikała nieznanych i próbował swoich szczerze. Nasza pomoc tutaj na końcu. Dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, które byliśmy przyczynić. Dziękując, życzymy również dyrekcji oraz rządu pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy i sukcesów w życiu zawodowym.
Dziękuję.